Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Mówiła bowiem: żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Wyobraź sobie taką oto sytuację. Ktoś, kto cię kocha, zakłada ci konto osobiste w banku, na twoje imię i nazwisko, daje ci kartę, PIN i wpłaca ci na to konto 100 tysięcy złotych. Co robisz? Biegniesz do bankomatu, wypłacasz pieniądze i cieszysz się, że ktoś cię bardzo mocno kocha i korzystasz z tego, czy może nie dowierzasz? Zastanawiasz się, jak to możliwe? Chyba chce ktoś mnie wkręcić w jakąś ukrytą kamerę. Tak, wypłacę pieniądze, a za chwilę się okaże, że to była pomyłka i będę musiał zwracać. Nie, tu jest jakieś coś podejrzanego. To jest niemożliwe, żeby ktoś mnie tak bardzo kochał. 100 tysięcy złotych. Mieszkanie. Ktoś chce mi dać mieszkanie? No nie. To jest niemożliwe. No i nie wychodzisz z domu i nie wypłacasz tych pieniędzy. Dlaczego o tym mówię? Dzisiejsza Ewangelia bardzo mocno mnie zawstydza. Mnie osobiście. To, co zrobiła ta kobieta, sama sobie powiedziała, że jeżeli dotknie szaty Jezusa, to będzie uzdrowiona, robi to i tak się dzieje. Cóż to za wiara? Ta wiara jest po prostu aż niesamowita, niewiarygodna. Wiara niewiarygodna. Mocna. Ta kobieta mnie dzisiaj zawstydza. Jej nikt nie musi prosić, a weź idź do Jezusa, idź, pomódl się. Może On ci coś pomoże. Modlitwa jest taka neutralna. Nie zaszkodzi, nie pomoże. Spróbuj. No weź, proszę cię. Nikt tej kobiety nie prosi o to. Ona sama sobie to powiedziała. I tak się stało. Albo ten Jair, przełożony synagogi, poszedł do Jezusa i trwał przy Jezusie tak długo, aż dokonało się wskrzeszenie. Prosił tylko o uzdrowienie swojej córki, ale wszystko się pogorszyło. Sytuacja się stała jeszcze bardziej tragiczna. I co? Wytrwał przy Jezusie i otrzymał to, co chciał. To jest genialne. To jest proste. Tutaj nie ma lęku. Tu nikt nikogo nie musi przekonywać co do wiary. Prosta kobieta ma wielką wiarę. Czy odnajdujesz się dzisiaj w tej kobiecie? Czy może też zawstydza cię tym, co ona zrobiła? Co ja mogę zrobić? Rusz się, Krzychu, rusz się. Jest tak wiele rzeczy, które byś chciał, a o które nie prosisz. A dlaczego nie prosisz? Bo nie masz wiary. A dlaczego nie masz wiary? Bo masz w sobie lęk, że Bóg cię tak nie kocha, jak tej kobiety. Czemu Bóg miałby mnie tak nie kochać, skoro stał się dla mnie człowiekiem i umarł za mnie? Gdybym był jedynym człowiekiem na świecie, to i tak by przyszedł na ten świat i umarłby za mnie, tylko i wyłącznie za mnie. Bo warto, bo tak bardzo mnie kocha. I chcę, żebym mu wierzył, żebym mu zaufał. I że jeżeli go o cokolwiek poproszę, to otrzymam, tylko mam w to wierzyć. Czyli ja muszę zmienić myślenie. Tak. Ale te złe myśli tak same przychodzą do głowy. To się samo myśli tak nie tak, jakbym chciał. A może ktoś mnie chce oszukać, a może Jezus nie chce tego mi dać, o co go proszę. Po co Jezusowi będę zawracać głowę? Jest tak wiele osób, które potrzebują bardziej spotkania z Nim niż ja. Ja sobie dam radę.
Ja wytrzymam. Nie, to myślenie nie jest z Boga. To myślenie trzeba z siebie wyrzucić. Nie da się nie myśleć. Ale możemy myśleć tak jak ta kobieta, pozytywnie. Nastroić się pozytywnie. Żeby zagrać na gitarze, to trzeba gitarę nastroić. W przeciwnym razie będzie fałszowała i muzyka nie będzie piękna. Trzeba się nastroić. Ja codziennie rano, kiedy wstaję, muszę się nastroić do Boga. Moje myśli powinny się nastroić do Boga. To nie jest łatwe. Jak ja się nastrajam do Boga? Czytając Słowo Boże. Słowo Boże jest zawsze dobre i zawsze mnie nastraja. Kiedy nie czytam Słowa Bożego, to wtedy nie jestem nastrojony do Boga w sposób dobry. I moje myśli mogą mi wyrządzić krzywdę. Mogę myśleć o rzeczach złych. A wyobraźmy sobie, że ta kobieta myśli źle. Jak się dotknę Jezusa, to doświadczę jeszcze większego cierpienia. Dotyka Jezusa i rzeczywiście tak się i dzieje. Bo poprosiła z wiarą. Może i ty tak myślisz, że jak zbliżysz się za bardzo do Jezusa, to Jezus zabierze ci to, co jest dla ciebie najważniejsze. Hiob bał się Boga. Bał się stracić to wszystko, co miał, a miał wiele. I stracił to wszystko. Jest napisane nawet na początku Księgi Hioba, że Hiob stracił to, co miał, bo się bał, że to straci. Dzięki Bogu, że to stracił, bo wtedy zyskał Boga. Zobaczył, jaki Bóg naprawdę jest. Że Bóg jest bardzo, ale to bardzo, bardzo dobry. Że Bóg nie chce naszego nieszczęścia. Że On chce zawsze dawać nam to, co jest najlepsze. I zawsze nas dopinguje. Proś, proś o więcej. Czemu tak mało prosisz? Proś z wiarą, że dostaniesz. Naśladuj tą dzisiejszą kobietę. Ta kobieta nawet nie ma imienia. Jest prostą, pospolitą kobietą. To możesz być ty i ja, każdy z nas. Czy chcesz skorzystać z tego, co Bóg dla ciebie na krzyżu wysłużył? Czy chcesz iść dzisiaj wypłacić te wszystkie łaski, które Bóg ci daje? Rozmawiaj z Nim, tak jak ta kobieta. Ale najpierw nastrój się do rozmowy. Włącz sobie dobrą muzykę, muzykę uwielbienia. Mi osobiście taka muzyka bardzo pomaga, bo wtedy odchodzą ode mnie te wszystkie negatywne myśli. I zaczynam myśleć po Bożemu. A jak zaczynam myśleć po Bożemu, to jestem człowiekiem wierzącym. Jak jestem człowiekiem wierzącym, to jestem człowiekiem działającym, człowiekiem idącym do przodu. Człowiekiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Amen. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.